prawie trzecie było, no. Koleżanka Katia tam mi wjechała na mecie parę setnych, ale też właśnie nie patrzę na miejsce, patrzę bardziej na siebie, na swoje wyniki i jestem zadowolona, bo chciałam pobiec, nawet jakbym pobiegła 52-0, była zadowolona, więc tutaj jakby z nawiązką, biorąc pod uwagę to, ile zaczynały w tym sezonie Natalia Kaczmarek czy Justyna Święter-Setic po 52 sekundy i nagle 50 sekund, więc ja zaczęłam szybciej. Więc biorąc tak pod uwagę, to całkiem nieźle, ale też dziewczyny, ta, która wygrała, ta, która była druga, one już w tym sezonie 50 sekund biegały, a tutaj byłam blisko, więc jestem zadowolona z tego, co jest. Cieszę się też, że tak jak wspomniałeś, kibice dopisali i wszędzie słyszałam tylko krzyki Iga, Iga, Iga i przed biegiem, co to prawda było trochę rozpraszające, bo raczej nie lubię, lubię się koncentrować na sobie, więc próbowałam się wyłączyć, ale po biegu, jak wszyscy mnie obskoczyli i też nie patrzyli na to, czy byłam pierwsza, druga, dziesiąta, tylko po prostu przyszli do mnie i kibicowali, więc serce mi urosło, że w Bydgoszczy mam tylu fanów. No po pierwsze, ja już tak nawet na dziewczyny nie patrzę, że to są koleżanki ze sztafety, czy to są Polki. I że, a Iga, bo jesteś tam trzecia, czwarta, piąta w Polsce. Tylko patrzę na to, że to jest światowa czołówka. I ja się czuję tak, jakbym, nawet jeżeli bym była czwarta, to czuję się jako czwarta na świecie. Bo to jest światowy poziom, to co dziewczyny teraz już pokazały. Mój wynik już teraz na pierwszym biegu to też jest poziom europejski, bo kiedyś, jeszcze nie tak dawno, to 51 z jakimś dużym hakiem dawało medal na Mistrzostwach Europy. Więc to już są fajne wyniki. I mimo, że dziewczyny tak wyskoczyły, zaprezentowały tak wysoki poziom, ja też widziałam pięknie Natalii, że ona ma jeszcze rezerwy. Ania zresztą Kiełbasińska też, już nie mówiąc o Justynie Święter-Setic, bo znam ją, znamy się jak łyse konie. To i tak, to, że one tyle pobiegły, to ja i tak widzę po mnie, po Gosi, że my i tak jesteśmy nadal w czubie, my nadal jesteśmy w tej sztafecie, że jeżeli nawet nie pobiegniemy 50 sekund, to my jesteśmy w takich dyspozycjach, że nas się obudzi w środku nocy i swoje pobiegniemy i w tej sztafecie my jesteśmy też sztafetowymi zawodniczkami. A więc my potrafimy dużo więcej pokazać później na bieżni, a więc skoro indywidualnie tak się poprawiłyśmy, to ja się już boję, co będzie w sztafecie.